Cześć, Rafał. Z tej strony Agnieszka, twoja dawna koleżanka z podstawówki. Piszę, bo widziałam wywiad z tobą, który udzieliłeś Beacie Tadli a propos twojej książki 365 dni i tak dalej. Pominę tytuł tego arcydzieła, bo mi jej litery się na klawiaturze nie są w stanie złożyć. Doszłam do wniosku, że strasznie to abstrakcyjne jak dla mnie, co się z tobą stało. Odpłynąłeś. I nie wiem, gdzie wylądowałeś, ale na pewno nie jest to ziemia, którą nazwałabym miejscem pełnym pokoju i miłosierdzia. Nie masz miłosierdzia dla nikogo, wygadując te wszystkie pseudonaukowe brednie. Bredzisz, Rafał. Po prostu. Taka prawda. Każdy, nawet według ciebie, ma swoją wiarę, a to jest moja. Stałeś się aroganckim idiotą. Zidiociałeś. Może psycholog nazwałby to kryzysem wieku średniego. Dla mnie odebrało ci rozum. Dobrze zresztą, że nie przemawiasz do nas po angielsku, bo przecież to ciemne, fundamentalistyczne społeczeństwo już w ogóle niczego by nie zrozumiało. A ja jako kobieta ograniczona przez Kościół, uciemiężona, sponiewierana, bo wzięta przed wiekami li tylko z żebra tego śmiesznego, śmiałeś się, Adama z raju, to już w ogóle powinnam nic, tylko wpłacić ci odpowiednią kwotę na twoją misję i obwołać cię, no właśnie, kim, Rafał? Kim powinnam cię obwołać według ciebie? Prorokiem naszych czasów? Czy tylko tej prowincjonalnej Polski? Jak bardzo twoja psycha domaga się odpowiedniego zaszeregowania, skoro nazywasz ten stek bzdur misją? Skoro twierdzisz, że będziesz otwierał społeczeństwu oczy na prawdę o Kościele i religii? Mitologia katolicka. Czyli jestem mitomanką? Jako osoba wierząca i praktykująca? To właśnie chcesz powiedzieć Polakom? Że zamiast należeć do sekty katolickiej, powinni ciebie wynieść na ołtarze? Najlepiej wasze warszawskie, bo przecież tam jest prawdziwe zagłębie polskiej inteligencji. I najlepiej, żebyś zarobił na tym. Ty i ta twoja świta. Bardzo dużo pieniędzy. To jest, Rafał, dramat. Bo jeżeli człowiek inteligentny i na poziomie ma pisać takie książki jak ta twoja objawiona, to chce naprawdę być zaszeregowana wśród jezusowych prostaczków. Już naprawdę trzeba było zostać przy paleniu stodoły. Naprawdę. To ci lepiej wychodziło. I jak tęskniłeś za Żydem, Chrystus był Żydem, to też można było obdarzyć refleksu. A teraz? Co mamy teraz? Teraz wyrządzasz zło swoją postawą, nazewnictwem, pychą, arogancją, ferowaniem wyroków na Kościół i słowo objawione, zawarte w Piśmie Świętym. Słowo Boga Ojca, który właśnie w tym Piśmie Świętym, tak przez ciebie obrażanym, zawarł całą swoją miłość do człowieka i do ciebie. Plujesz Bogu w twarz. Dramat. Strasznie jesteś biedny. Religia to nie jest klepanie modlitw, tylko relacja. Relacja z Bogiem, Jego Synem Jezusem i Duchem Świętym. Relacja miłości. A Kościół to miejsce, gdzie w tabernakulum jest zamknięty więzień miłości, czyli Pan Jezus, który za ciebie umarł, który cię zbawił, który cię kocha miłością totalnie szaloną i wieczną. Czasem go nie rozumiem. I którego możesz przyjąć w totalnie fizycznej formie Eucharystii, ponieważ zamknął się w tabernakulum do końca czasów, żeby tacy jak ty mogli odzyskać rozum i zostać uratowani. W perspektywie wieczności
i przed piekłem, z którego się śmiejesz, a które naprawdę istnieje. Nie, nie straszę cię nim, nie jestem na twoim poziomie. Nie będę cię straszyć diabłem z rogami, jak ty nas straszysz katolicyzmem. Natomiast lojalnie cię uprzedzam. Rozliczysz się przed Bogiem z każdego słowa, które wypowiedziałeś, a w tym wypadku napisałeś. I które zasiane w duszach, może zbyt zagubionych, a może zbyt zbuntowanych, a może zwyczajnie zbyt smutnych, bo przechodzą przez rzeczy trudne, będą kiełkować kłamstwem i jeszcze większym zagubieniem. I może nawet depresją. Zresztą nie wiem, do czego mogą ludzi pchnąć twoje dwuletnie wypociny, ale podejrzewam, że będzie tam bardzo ciemno i dramatycznie, w tym strasznie przeintelektualizowanym miejscu. Pomyślałam, wybacz brak pokory, jesteś wszak znawcą tematu, że mimo wszystko zaproponuję ci lekturę zasadniczo dwóch książek. Święta Faustyna, dzienniczek, Święta Teresa, dzienniczek duszy. Może jak przestaniesz czytać po angielsku, tylko zaczniesz po polsku i zetkniesz się z prawdziwą mądrością, Pan Jezus uczyni cud w twojej duszy. Jego miłosierdzie jest niezgłębione. I obejmuje również takich synów marnotrawnych, dosłownie, jak ty. Co ci, Rafał, szkodzi? Trzeba znać literaturę wroga, którego widzisz w religii i w kościele, i w mitologii katolickiej. Święta Teresa, karmelitanka, umarła w wieku 24 lat we Francji i powiedziała m.in. takie słowa. Nie pomyliłam się. Droga, którą wybrałam, jest prawdą. Czy naprawdę, jak nikt nie widzi, jak stoisz sam przed lustrem i patrzysz na siebie, możesz powiedzieć to samo co ona? Że jesteś z prawdy? I twoje słowa też? Po wysłuchaniu twojego wywiadu wiem na pewno, że nie jesteś. Ale ty sam potrzebujesz cudu, żeby to zrozumieć. Żeby to zobaczyć. Dramat. Zapędziłeś się. Natomiast spoko. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Święty Paweł zabijał chrześcijan, był mordercą, a przecież Bóg go nawrócił i nawracał potem Paweł całe narody. Dla ciebie też jest nadzieja. Ona jest zawsze. W Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Dla nas, Jego dzieci, mam nadzieję, że Pan okaże ci swoje miłosierdzie i przejrzysz, bo jesteś kompletnie ślepy. Kompletnie. Agnieszko.